kapitan drużyny gości, pan Grzegorz Iwaniuk. Chciałem się zapytać o wrażenie z meczu, krótką relację i o tym, jakie plany Polonia Druga Bytom ma, jeśli chodzi o tą jeszcze drugą rundę. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to wiadomo, że tutaj w drugiej lidze jest to najpiękniejsza atmosfera ze wszystkich zespołów. Jest wspaniała publiczność, wspaniały klimat, przyjemnie grać dla takiej publiczności. Dlatego chciałem, żeby młodzież zobaczyła po prostu tą atmosferę i uczyła się po prostu tego, tej kultury gry, zachowania i tego wszystkiego, żeby w przyszłości zastąpiła mnie po prostu godnie i kiedyś w Superlidze zagrała tenisa stołowego. To jest moje marzenie. Pan sam dzisiaj nie wystąpił, odstąpił pan miejsca dla młodzieży, jak pan powiedział. Wynikało to z jakichś innych, czy tylko tych taktycznych i powiedzmy tego, że już w zasadzie nie gracie w tym sezonie o nic, nie macie już tam żadnych zagrożeń ani awansem, ani spadkiem, że tylko młodzież się grała, bo to był skład dość mocno odmłodzony. Generalnie przed sezonem jestem zawodnikiem rezerwowym Superligi i tam coachem pomagam w coachowaniu pierwszej drużynie. Tutaj założenia były takie, że pierwszą rundę gram całą, żeby pomóc młodzieży awansować do pierwszej ósemki. Właśnie dlatego, żeby po prostu zagrała w takiej atmosferze tu u Was i się uczyła. To było od samego początku założone. Także wygrane z najlepszymi zawodnikami w tej drugiej lidze, w pierwszej rundzie ustawiam się na najsilniejszych zawodników. Nie grałem tylko z Norbertem Nichem. Mam nadzieję, że kiedyś nam przyjdzie zagrać. Także nie mam nic do udowadniania, bo w ubiegłym roku wygrałem ten ranking, miałem dwie porażki. W tym roku w pierwszej rundzie nie miałem żadnej. Młodzież niech się uczy, to jest najważniejsza rzecz i jest przyszłość. Norbert Mnich i ja jesteśmy doświadczonymi, starszymi zawodnikami i nas nie trzeba mobilizować. Jak będzie trzeba, to zagram, przygotuję się i zagram to, co mam zagrać. Nie mówię, że wygram, ale zagram swoje. Ja tylko dodam, że troszkę nasza publiczność była zawiedziona tym, że właśnie nie doszło dzisiaj do tego duetu na szczycie między panem a Norbertem, bo to byłoby na pewno piękne widowisko. Powiem szczerze, zastanawiałem się nad tym, żeby po prostu zagrać jedną grę po prostu, tylko z Norbertem, bo tu tylko mi brakowało tego zwycięstwa, można powiedzieć, bo płócienika u nas grałem 3-1, ale wyraźnie w dwóch setach. Ale doszedłem do wniosku, zostawmy sobie na później ten mecz. Na pewno kiedyś się spotkamy. Jak będzie u Was grał, to w przyszłym roku chcemy powalczyć troszeczkę lepiej. Tam brakuje nam jeszcze jednego zawodnika. Pyta się młody gracz, dobrze zapowiadający się. Jeżeli popracujemy w wakacje, ferie na obozach sportowych, ze mną możemy się bić o wygranie tej ligi. Ale na razie jesteśmy jeszcze troszkę za słabi. Chciałem jeszcze krótko tylko pogratulować tak ładnego talentu, jaki pan wypracował w zawodniku Radło, który już dzisiaj tu chyba zadebiutował w drugiej lidze, tak? Było naprawdę coś przyjemnego zobaczyć, jak tak młody chłopak potrafi już dobrze grać tenisa stołowego. Tu chciałbym pogratulować. A przy okazji chciałbym się jeszcze zapytać z drugiej strony, kogo pan za faworyta uważa w tych rozgrywkach? No powiem tak. W tej chwili wyma się dwóch bardzo dobrych zawodników, doświadczonych. Norbert, jak będzie w normalnej dyspozycji, wypoczęty, spokojny, nie ma szans tu z nikim przegrać. Po prostu, tylko wiadomo, lata robią swoje. Te lata świetności, które zdobywał Mistrzostwa Polski z AZS-em Gliwice razem ze mną. Od niego się wszystkiego nauczyłem, to mogę powiedzieć. Bardzo dużo myśmy trenowali. Także jeżeli zagracie skoncentrowani, to myślę, że macie szansę na wygranie tej ligi spokojnie. Pan Wojtek, zwycięzca dzisiaj nagrody dla najlepszego zawodnika meczu czy dnia. Chciałem pogratulować w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności pogratulować bardzo dobrego rezultatu jako drużyna, 10-0, w zasadzie niespodziewany wynik. Troszkę Polonia Bytom przyjechała w odmłodzonym składzie. Iwaniuk nie wystąpił. Chciałbym krótki komentarz ogólnie do tego meczu.
Mecz był świetny, wynik na pewno nie odzwierciedla całej atmosfery i gry, bo pojedynki były bardzo zacięte. Z tego co pamiętam, nie było pojedynku 3-0. Może się mylę, ale z tego co zauważyłem, gdzieś zawsze nawet młody Szymon Radło, tak, jeżeli dobrze mówię, bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik, świetnie poukładany. Widać, że nawet psychicznie już jest ułożony jak na 13-latka. Jestem bardzo zadowolony z jego gry. Odnośnie młodej ekipy, to nie jestem zaskoczony. Faktycznie nie walczą już o nic. Bardzo dobrze, że wpuszczają młodszych zawodników, którzy muszą się ogrywać i w ten sposób zdobywają własne doświadczenie, prawda? Cóż, chyba nic więcej nie mogę dodać. Ze swojego występu jestem średnio zadowolony. Mogło być lepiej, ale nie zagrałem najgorzej. No ale mimo to dzisiaj komplet punktów. Dokładnie. To nie zawsze w każdym meczu się zdarza, prawda? Także to trzeba pogratulować i został pan uznany z tego właśnie powodu, że dzisiaj komplet punktów po ładnym meczu. Co prawda można powiedzieć, że Radło był jeszcze młody chłopak, niedoświadczony, brakuje mu tego, ale bardzo dobry poziom reprezentował, dlatego gratulujemy. Dziękuję bardzo. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Jeszcze teraz tylko zapytam się, następny mecz wyjazdowy Kujakowice mają do Żor. Mocna drużyna. Jak typuje pan tam ewentualne spotkanie? Czy wynik spotkania? Myślę, że będzie 7-3 dla nas.